Dzień dobry, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy, bo jeszcze cały czas pakuję się na maski. Wiem, dzisiaj jest 15 października, dzisiaj wróciłem z tej wyprawy, ale nagrywam ten odcinek 2 tygodnie wcześniej, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku. Więc jeszcze sporo pakowania przede mną, jestem trochę w lesie, ale dzisiaj historia kolejnej przynęty z kolekcji Salmo. Przynęty o nazwie tiny albo tajny, prawidłowo po angielsku to jest tajny, czyli drobniutki. Ten woblerek powstał w 2002 roku razem z trzema innymi, a konkretnie Fanatikiem, Salmonem i Egzekutorem. Te cztery przynęty powstały na zlecenie firmy Dragon, która wtedy była dystrybutorem wyrobów Salmo na rynku polskim. Pierwotnym planem było sprzedawanie tych czterech woblerów pod marką Dragon. Niestety już po niecałych 2 sezonach okazało się, że zyski z tej sprzedaży nie usprawiedliwiają tych nakładów na produkcję. W związku z tym zabraliśmy Dragonom te cztery przynęty i zaczęliśmy je sprzedawać pod marką Salmo. Wymagało to oczywiście zmiany sterów. Na sterach był napis Dragon, więc pewnie kolekcjonerzy posiadają takie egzekutory czy fanatiki z napisem Dragon na sterze. Później to zmieniliśmy. Od wielu lat napis na tych... akurat tajny nie ma napisu na sterze, bo jest ten ster bardzo malutki, ale te trzy pozostałe z tej kolekcji mają napis Salmo oczywiście. No tutaj dwie rzeczy są istotne. Pierwsza, nazwy wszystkich te czterech woblerów wymyślił Artur Szałkowski, menedżer firmy Dragon, który do tej pory w niej pracuje, jest jej współwłaścicielem aktualnie. No i po drugie, kolory, pierwotne kolory, te, które jeszcze istnieją w ofercie, lekko zmodyfikowane lub nie, zaprojektował grafik Dragona Darek Pana, z którego możecie znać z fantastycznych rysunków, komiksów, które nadal ukazują się w Wiadomościach Wędkarskich. W każdym razie te kolory zaprojektował Darek i dlatego one zupełnie odbiegały od moich pomysłów ówczesnych. No i pomyślałem sobie, że nazwiemy tą serię trochę inaczej i nazwaliśmy ją Image. Później, ponieważ te kolory jakby nie spowodowały jakiejś rewolucji sprzedaży, nie było widać jakiegoś ogromnego zainteresowania tym stylem, więc wróciłem do swoich pomysłów i następne kolory w tych wszystkich przynętach, tych wszystkich czterech woblerach były już bardziej takie salmowskie, czyli moje. No tak czy inaczej, w 2004 roku tajny pojawia się w katalogu Salmo. Trzy kolorki, które projektował Darek. Black Tigera, to jest mój, Black Tiger to jest mój projekt. Tutaj oczywiście na stronie z Fanatikiem jako nowość. Cztery kolorki, dwie wersje, pływająca i tonąca. Kolorki Black Tiger, Gold, Pearl i Silver. W kolejnym roku, 2006, spora zmiana. Dochodzi aż 5 nowych kolorów. Hot Cockhuffer, Silver Blue Tiger, Green Gold Tiger, Cockhuffer i Orange Yellow Tiger. No nie pamiętam wszystkich rozwinięć tych kolorów, to było to parę lat temu. W każdym razie mamy wtedy, w tym momencie, 7 kolorów w rodzinie tajnej. W 2007 jeden kolorek, mianowicie Black Cockhuffer. Oczywiście wersje nadal dwie, pływające i tonący. Dopiero w 2010 dochodzi nowy kolorek, który nadal cieszy się dużą popularnością, mianowicie Lady Bird, czyli Biedrona. Biedrona również w Lil Bago, o którym będę mówił, o dziwo, ku mojemu zdziwieniu lekkiemu, jest jednym z najlepiej sprzedających się kolorów. Myślę, że generalnie wpadł w oko wędkarzom, no ale też myślę, że nie bez znaczenia jest to, że bardzo dobrze ją widać, nawet z dużej odległości, co w przypadku przynęt podpowierzchniowych lub powierzchniowych jest czasami bardzo ważne. Następna zmiana delikatna to jest 2012. Znowu jeden kolorek, klasyczny Black Tiger.
w odróżnieniu od Yellow Tigera, prawda? Czarny Black Tiger, kolor dobrze znany i ceniony przez wędkarzy łowiących na małe przynęty, hornety, wiadomo, kiedyś ten kolor był bardzo popularny. Mam nadzieję, że uda się go wprowadzić z powrotem do oferty, bo wielu wędkarzy mnie pyta o ten kolor właśnie Black Tiger na hornecie i na tajny zresztą też. Tutaj zdjęcie Mateusza Barana, jeszcze młody chłopak wtedy. Mateusz bardzo fajnie testował nam wiele przynęt, dostarczył piękne zdjęcia, nadal jest w teamie Salmo, mieszka teraz w Brukseli i ma dostęp do lepszych łowisk niż w Polsce oczywiście, no może już nie łowi tak jazi, ale za to inne ryby. Wtedy połowił fajnie jazie i klenie na tajnej, przysłał mi sporo fajnych zdjęć. Kolejna zmiana w 2013, jeden kolor, mianowicie Grasshopper, czyli konik polny, taki na żółtym fluo tle, powiedzmy stylizowany konik. Dochodzi do oferty tajny. W 2014 do oferty dochodzi nowy kolorek, który się nazywa Electric Blue. Taki malowany farbą, która zmienia odcień w zależności od kąta padania promieni światła. Z takimi srebrnymi paskami, mi ten kolorek się bardzo podobał. No i w zasadzie tutaj tych kolorów jest 14 w rodzinie tajnej i w ciągu następnych lat nic się tutaj nie zmienia. Dostajemy fajne zdjęcie od wędkarzy, a w 2016 mamy dwa nowe kolorki. Mianowicie Holographic Grey Shiner i Holographic Blue Sky. A tutaj, by the way, zdjęcie, fajne zdjęcie, które dostaliśmy od Pawła Jaworskiego, który mi przysłał fajne materiały z połowu na tajny, na Górnej Wiśle jazi. Przepiękne jazie łowił. Przysłał mi surówkę, ja to lekko zedytowałem i wrzuciłem do nas na stronę w dawnych czasach. Jeszcze ten film wisi na YouTubie. Pod tym w komentarzu tutaj wrzucę linka do niego. Zobaczycie, jak Paweł łowił na tajni. Zastosował prosty chwyt, żeby daleko rzucić i zaciąć większe ryby, bo tam są dwie małe kotwiczki, czternastki w tajni, więc bardzo małe kotwiczki. Większe ryby często miały problem, żeby się zaciąć. Ja to też robiłem, nie tylko Paweł. Po pierwsze na dolne uszko zdejmowałem kotwiczkę i na kółko lub też na same uszko, ale lepiej na kółko, żeby mieć trochę więcej miejsca. Zaciska się śrucinę o masie nawet grama, wystarczy. Oczywiście z przynęty pływających robi się wtedy tonąca, ale pracuje bardzo dobrze, wystarczająco dobrze. Na ogon zakłada się większą trochę kotwiczkę, można nawet dziesiątkę założyć. No i wtedy każda ryba, która tam bierze, właściwie się zacina całkiem nieźle. No i Paweł właśnie tak łowił, dzięki temu troszkę dalej się rzuca, bo wobler jest cięższy, ten gram robi dużą różnicę i tak jak powiedziałem, większa kotwiczka pozwala zaciąć nawet duże ryby, które na to biorą. Zresztą obejrzycie sobie to na filmie. No i później w zasadzie nie było przez parę lat żadnych zmian. Dopiero ostatnio w tym sezonie doszły cztery nowe kolory. Green Tiger, Hollow Stickleback, Diving Beetle i Baby Minnow. Wszystkie całkiem fajne, podobają mi się. Złowiłem już na nie ryby. Choć szczerze mówiąc, ten tajny nie jest moją ulubioną przynętą. Bardzo mało łowię na tak małe przynęty. Klenie łowię głównie z powierzchni na Lirbaga, o czym mówiłem, mam wielokrotnie. Natomiast jazi u mnie nie ma. Przynajmniej nie namierzyłem takiego łowiska, na które warto by było poświęcić trochę czasu, bo absolutnie nie jest to proste. Łowienie nowego gatunku, poznanie jego zwyczajów, no wymaga trochę czasu, a zawsze, jak wiecie, no, moim świrem największym są pstrągi, więc ten okres, gdzie można było jazi połowić, czyli marzec, czerwiec, no niestety ciągnie mnie nad moją rzekę, gdzie nie ma jazi. W każdym razie filmów jest sporo w sieci, jak się łowi na tajny. O tym, który zrobiłem na bazie materiałów dostarczonych przez Pawła Jaworskiego, już mówiłem, będzie wklejony tu link pod spodem. Sporo filmów zrobili nasi znajomi, testerzy z kilku krajów. Bardzo popularne te woblerki są w krajach, gdzie no nie ma albo mało jest dużych ryb.
Na przykład na Białorusi nasz mój kolega Walera Sikirżycki, współpracownik pism wędkarskich, który ma też swój kanał na YouTubie, połowił sporo fajnych kleni, łowił jazie, łowił lipienie w Karelii. No i zrobił też parę fajnych filmów. Tutaj wam wkleję jeden, jakbyście chcieli śledzić jego poczynania w necie. No to czasami warto popatrzeć, jak on łowi na tak małe przynęty, bo robi to całkiem skutecznie. Oczywiście szczupaki były szczupaki łowione na tajni, były łowione lipienie, były łowione pstrągi, nawet całkiem niezłe, były łowione wzdręgi. No więc tak naprawdę wszystkie gatunki, tak jak powiedziałem, które okresowo lub stale odżywiają się takim małym, drobnymi jakimiś organizmami, czasami rybkami, czasami owadami. No cóż, tyle będzie, tak jak powiedziałem, ten odcinek jest bardzo krótki, ale wybaczcie mi, muszę się jeszcze spakować, tutaj nie widzicie tego, ale mam furę sprzętu, który muszę jakoś posegregować i spakować, do walizki załadować, do dwóch walizek, bo rzecz jasna w jednej się nie zmieszczę. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzisiaj wybory. Mam nadzieję, że większość z was już była. Ja oczywiście się wybieram. Na szczęście udało mi się tak dopasować wyjazd, powrót z Kanady, że jestem dzisiaj już w domu. I jeśli jeszcze nie byłem, to zaraz idę na wybory. I zachęcam, żebyście wzięli udział w wyborach, bo mi osobiście to, co się dzieje w naszym kraju, się bardzo, bardzo nie podoba. Myślę, że moje poglądy znacie, nie trzymam ich w tajemnicy. W każdym razie najważniejsze jest, żeby iść i zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem, nie pozwolić komuś za was wybrać sobie władzę. Mam nadzieję, że to rozumiecie. To dzisiaj, na dzisiaj wszystko. W przyszłym odcinku mam nadzieję, że opowiem parę słów o tym właśnie wyjeździe, o tym wyjeździe do Kanady. Mam nadzieję, że już chętni zapisali się u Marcina Markiewicza na Salmo Fanatics, na zlot, który będzie w ostatnim tygodniu października. Mam nadzieję, że już jest komplet gości. A jeśli ktoś ma ochotę jeszcze zapytać, no to zachęcam do kontaktu z Marcinem. Może jakieś miejsce jeszcze jest. Tak czy inaczej, do zobaczenia za tydzień. A z wieloma z was mam nadzieję zobaczyć się już niedługo na zlocie Salmo Fanatics na Jeziorze Sławskim. Do zobaczenia. Cześć.